Cześć, witajcie. Dzisiaj prezentacja mojego albumu z edycji Panini Premier League 2024. No, otwierałem w ostatnim czasie trochę rzeczy z tej edycji. Do końca albumu, jak zaraz zobaczycie, brakuje mi około 90 kart. Także tak źle wcale nie jest. I myślę, że teraz na majówkę jeszcze na początku maja sobie coś kupię. I aha, jeżeli ktoś z Was. Zbiera tą edycję albo coś od pani, nie wiem jak to jest w innych edycjach, ale rzeczą, którą najbardziej się opłaca otwierać, są te duże puszki. One są naprawdę OP, ponieważ w każdej jest 10 saszetek oraz gwarantowany golden baller, a więc ta najrzadsza, najbardziej pożądana karta. I dodatkowo często w, w saszetkach się golden ballery trafiają, bo ja otwierałem 4 takie puszki jak mogliście zobaczyć na moim kanale i 6 golden barrel wyciągnąłem. Ale wiecie co? Myślę, że kupię sobie jednak multipaki, bo multipaków jeszcze nie otwierałem, także sobie jeszcze to otworzę i aha, taki challenge mam, że do końca sezonu tego prawdziwego Premier League będę chciał zebrać cały album. Czy mi się to uda? No 18 maja jest chyba koniec, także trzy tygodnie no zobaczymy czy czy się mi ta sztuka uda, a my lecimy z prezentacją i na pierwszej stronie już mamy te najlepsze, najbardziej pożądane, najpiękniejsze chyba według mnie karty w całej tej kolekcji, choć cała kolekcja jest naprawdę piękna, cieszy oko. A tu są karty Golden Baller. Cieszę się szczególnie z tej karty. No była, jak otwierałem i wypadła ta karta, była taka autentyczna radość. Bo to jest naprawdę rzadka karta, warta ponad 100 zł. I gdybym jej nie trafił, to powiem Wam szczerze, miałbym problem, żeby zebrać całą tą edycję. A Golden Barrery są naprawdę przepiękne: takie całe na złotym tle, pięknie się to prezentuje. Jeszcze z tyłu, jak możecie zobaczyć, jest całe złote logo. Yy, całe złote jeszcze z logo Premier League pięknie to się prezentuje ja mam Invisible, yy, Halanda, yy, Rashford, Saka i Tankura, brakuje mi Saka, Watkins, Eze i Gakpo ale Gakpo to jest yy, bardziej popularna karta bo ona występuje w zestawie startowym albo yy, Rashford albo Gakpo ja już się chyba z kimś wymieniłem na Gakpo także brakuje mi tylko Saka, Eze i Watkins, i tutaj Wam mogę powiedzieć, że mam na wymianę Betancura i mam Halanda powtórkę. Jakby się ktoś chciał ze mną wymienić, to mogę się wymienić za Sakę, Watkins albo Eze. Także jak macie kogoś, piszcie, chętnie się wymienię. A my lecimy dalej do drużyn No i tu są oczywiście wszystkie 20 klubów, które grają w tym sezonie. I na początek jest burnemów, natomiast co do klubów to z każdego jest po 18 kart. Ładnie się to układa na dwóch stronach. Na początku zawsze mamy logo. Na koniec jest line-up. No akurat z Wisienek ich nie mam. No a po środku jest 16 kart pazowych. No z każdej drużyny gdzieś tak około 4 kart mi brakuje z tego co liczyłem. Dalej mamy Arsenal, a więc drużnę, która no, walczy w tym sezonie nadal o Mistrzostwo Anglii. Czy znowu będzie to City, czy jednak Arsenal? Wreszcie po, po 20 latach tego majstra zdobędzie. No przekonamy się. Sezon naprawdę obfituje w emocje. Dalej mamy Aston Villa, która no, walczy o top 4. No, jest na czwartym miejscu. Fajnie byłoby ich zobaczyć w, w Lidze Mistrzów, jeszcze ich nigdy nie było, a czy tak się stanie? No zobaczymy, tak nawiasem mówiąc Aston Villa jedyny zespół z Anglii, który nadal gra w Europejskich no Ktoś by się spodziewał, ale naprawdę świetny sezon w wykonaniu tej drużyny. Brentford tak się prezentuje, tutaj mam trzy braki jeżeli chodzi o tą drużynę. Brentford, oczywiście. Brighton mamy tutaj. Brighton and Hove Albion. Eee, ostatnio grali w pucharach, Teraz, no, w środku tabeli możemy ich zobaczyć. E Bertley, a więc Beniaminek no, walczą o utrzymanie, bo ostatnio e zremisowali e na Old Trafford z Manchesterem United. A czy się uda? No, będzie ciężko, bardzo ciężko, ale zobaczymy, jak to się potoczy. Chelsea, no, słabszy sezon. E co tu dużo mówić, podobnie jak w zeszłym sezonie, środek tabeli. Także lecimy dalej. Crystal Palace. No też taki zespół, który ma pewne utrzymanie, a o puchary też nie walczy. Everton. Everton po ostatnim zwycięstwie nad Liverpoolem no zmazał. To, że Liverpool walczy o mistrzostwo, ale oni sami się utrzymali w lidze na kolejny sezon. Także dalej mamy Fulem. Tak to się prezentuje. Tylko trzy bazowy mi tutaj brakują. No i właśnie mamy Liverpool. No już bez szans na mistrzostwo, ale w porównaniu z poprzednim sezonem, ten i tak można powiedzieć jest lepszy, no, zdobyli Puchar Ligi mogło być lepiej? oczywiście, że mogło, ale w porównaniu z tym co było jest postęp a jak będzie w następnym sezonie wiecie już, że bez klopa, a nowy trener z Holandii Arne Slot czy to będzie również udany sezon dla Liverpoolu czas pokaże Luton, lutownica no, walczy o utrzymanie, czy się im udziała? Też będzie ciężko, ale oni są w lepszej sytuacji niż Burnley. No i to jest oczywiście Benjaminek. Wrócili do Premier League po bardzo, bardzo, bardzo dawno. W latach 90 na początku grali. No i aha. Luton obok Sheffield to jest jedyna drużyna, która zamiast sylwetek piłkarzy ma portrety. A jest to spowodowane tym, że ta edycja wyszła w sierpniu zeszłego roku. I wtedy Luton jeszcze nie miało tutaj, jeżeli chodzi o te karty, praw na Premier League. To znaczy, Bernie również jest Beniaminkiem, a jak mogliście zobaczyć, oni są normalnie, na sylwetkach. Jest to spowodowane zapewne tym, że Bernie poprzedni sezon w Champions League miało po prostu kosmiczny. Wiecie jak. Czy pamiętacie czy nie, oni po prostu tamtą ligę w tamtym sezonie rozwalili, ponad 100 punktów zdobyli. Natomiast Luton no, dopiero po Barażach weszło do, do Premier League. No i dalej mamy Manchester City, a więc to faworyt do obrony mistrzowskiego tytułu. Czy się tak stanie? No, będą z Arsenalem myślę do ostatniej, albo przedostatniej co najwyżej kolejki walczyć, także nadal będzie ciekawie, oczywiście już nie taki dobry sezon e, jak poprzednio, bo tej Ligi Mistrzów nie ma, ale nadal może być podwójna korona, bo w finale Pucharu Anglii przypomnę, zagrają z swoim odwiecznym rywalem Manchesterem United, no i właśnie Manchester United jest e, kolejnym zespołem, tutaj już to bardzo dobrze wygląda, bo brakuje mi e, zaledwie jedna karta. Jest to lineup. E, I tak nawiasem mówiąc, e, mam jedną drużynę, która jest zebrana już w całości, wszystkie 18 kart. A jaka to jest, to zaraz zobaczycie. Zaraz tam dojdę. Newcas. E, Newcas w tym sezonie grało w Lidze Mistrzów. No i grali w lidze, w tej lidze, w Grupie Śmierci, bo Rusja i. Że wyszły z grupy, a przypomnę, że grają ze sobą w półfinale, także Newcastle miało naprawdę PH. Teraz sezon słabszy, aczkolwiek w ostatnich tygodniach radzą sobie naprawdę bardzo dobrze. Nottingham Forest na przedostatnim miejscu są dającym utrzymanie. Czy się utrzymają? Chyba tak. Albo oni spadną, albo lutownica. No, zobaczymy, jak to się potoczy. Sheffield. United, Beniaminek, który no już spadł z Premier League i płakać po nich nie będziemy, bo rzeczywiście był to najsłabszy zespół w tym sezonie. Tu mi trzech kart brakuje. To ten Ham, no, będą walczyć z Aston Villa o top 4, o to miejsce dające im Ligę Mistrzów w następnym sezonie. Przypomnę, nie fazę grupową, a fazę ligową, bo zmienia się liga mistrzów od nowego sezonu, nie będzie już fazy grupowej nigdy, to już się skończyło. Teraz będzie faza ligowa: 36 drużyn, a nie 32. West Ham, przedostatnia drużyna, tak to się prezentuje. No i ostatni zespół jest to Wolverhampton. No i jak możecie zobaczyć, pięknie to wygląda. Cały komplet 18 kart Wilków już mam. Także się te karty naprawdę pięknie w tym albumie prezentują. I mam nadzieję, że w połowie maja, jak nagram po raz drugi prezentację albumu, to wszystkie 20 drużyn będzie się prezentować tak pięknie jak te dwie strony. No i lecimy z kartami specjalnymi. Na początek mamy top killperów, a więc najlepszych bramkarzy jest ich sześciu. Mam komplet. Dalej są trzy karty Aerian Ace. Brakuje mi tutaj pierwszej. Dwie mam tutaj zebrane. Dalej mamy karty Precision. Jeżeli chodzi o karty precyzji, to brakuje mi dwóch, bo jest ich dziewięć na jednej stronie, także dwa braki. Dalej mamy Powerhouse'y. Powerhouse'ów tak samo jest 9, ale jak możecie zobaczyć, mam komplecik zebrany. I dalej również 9 kart. Kolosus. Kolosusów mam jeden brak. Tutaj dalej mamy karty Fire oraz Ice, a więc karty Ognia i karty Lodu. Karty Ognia mi brakuje jedna, karty Lodu również jedna. Dalej jest 9 kart Playmakerów, a więc najlepszych rozgrywających, gdzie mam, jak możecie zobaczyć, komplecik już. I lecimy dalej. Tutaj u góry są karty Future Star oraz Next Level, i co to są dosyć rzadkie karty, bo nie licząc tych Golden Ballerów, to Future Star i Next Level trafia się jedna na 21 saszetek. I next levelów mam komplet, bo mam Odegarda Wandaleka i Foden'a. Natomiast tutaj mam Enkisio Rico Luisa i brakuje mi Garnacho, także ta jedna karta. Ale z tego co wiem, to już się z kimś tam wymieniłem, także Garnacho do mnie leci. No i tu mamy 6 kart Adrenalin Rush, dwóch mi brakuje. 6 również kart Ultrasonic. Soników mam komplecik. 6 kart. Także lecimy, lecimy dalej. World class. World class jest 9. A brakuje mi jedna tutaj i dalej jest również 9 kart game changerów. I tutaj mam, jak możecie zobaczyć, komplet. Także mamy kolejną stronę i to właściwie ostatnią stronę. A jak możecie zobaczyć z dalej coś jest włożone, ale najpierw o tej stronie. Karty Dynamo, są cztery, mam wszystkie. Karty Hotshot, są cztery, mam wszystkie. I na koniec jest Puchar. Puchar to jest karta numer 468. I na tej karcie, trofeum, kończy się cały album, cała kolekcja. To dlaczego mam włożone dalej karty? Dlatego... Że wersja podstawowa kończy się na trofeum, natomiast dalej są karty Star Signing z Blisterka, który wyszedł bodajże w grudniu i to nie jest edycja update, bo wiecie, wyszła edycja Plus bodajże w styczniu, ale ta edycja ma w ogóle inny album. Tam jest w ogóle inne starszetki, to jest w ogóle inna edycja. Ta Premier League Plus. Natomiast te karty Star Signing wyszły do tej edycji i po prostu wszystkie pochodzą z, z, tego, z tego z tej paczki, z tego blistra, który otwierałem na odcinku. Także jest tu jeden Golden Baller Enkunku. No piękne są te Golden Ballery. Star Signing, no pokazywałem wam te karty, no ale tutaj jeszcze możecie zobaczyć jak to prezentuje się jeżeli chodzi o ich komplet y, w, tym, w, tym, y, w tym, albumie. No, tu są po prostu ci zawodnicy, którzy. O wiecie, ta edycja wyszła w sierpniu, a tu są zawodnicy po prostu, którzy przyszli do Premier League no, w okienku tym letnim, w sierpniu przyszli, a więc y, no, nie zdążyło panini po prostu ich umieścić na karty. To po prostu oni wydali taki blisterek, y, który zawierał po prostu wszystkie. Karty, które załodników, którzy doszli do premiery. Także tak to się prezentuje. Na tym załodniku kończy się album. Tutaj, jak możecie zobaczyć, jeszcze jest stron od cholery. I sobie pewnie powiedzieć, Adrian, jak koniec albumu, jak tutaj masz tyle stron? Ano dlatego, że twórcy tego albumu przewidzieli to w ten sposób, że karty wkłada się pojedynczo, a więc nie wkłada się tak, jak ja włożyłem, a więc od tej strony do tej, tylko wkłada się tak, że to logo Chelsea powinno się zacząć tutaj, i Fofana powinien iść tutaj, i tu po prostu powinno być zrobione tak, że nie byłoby Crystal Palace, tylko byłyby pojedyncze karty. Także twórcy przewidzieli, że karty wkłada się pojedynczo, ale ja. Jak i pewnie większość osób włożyło te karty podwójnie, bo po prostu według mnie lepiej, piękniej się to prezentuje, jak są cała drużyna razem, 18 kart. I ja wolę tak układać, natomiast jeżeli ktoś woli układać inaczej, to dlatego też yy, twórcy tego albumu przewidzieli, że możecie układać pojedynczą. I tutaj możecie nawet zobaczyć jest potwierdzenie. Na tej stronie jest 262-270, i tutaj nie macie numerka, co nie? I tutaj jest dalej 271-279, czyli możecie wkładać pojedynczo, możecie wkładać podwójnie. Ja wkładam podwójnie, bo według mnie tak jest lepiej. I tutaj na koniec albumu włożyłem swoje karty limitowane. Limitki też zbieram, aczkolwiek wszystkich limitek, bo powiem tak. Jedni ludzie limitki zbierają i traktują je jako element całościowy kolekcji. Jak nie, zb nie zbierą limitek, to według nich kolekcja jest niepełna. Dla mnie kolekcja kończy się po prostu na tych kartach, które są na trzech liściach. A więc ja po prostu chcę zebrać wszystkie karty, które są na trzech liściach. A limitki to jest dla mnie po prostu taki bonus. Dlatego ja limitek. Nigdy wszystkich nie zbieram, tylko po prostu chcę zebrać jak najwięcej. I na chwilę obecną mam 14 limitek, 12 limitek zwykłych. Tak naprawdę to 11 plus jedna ta legenda, ale legenda Jaja Tureno ładnie się to prezentuje dwustronnie, ta karta, ale to jest tak, jakby zwykła ta limitka, ta biała. Ona się trafia. Podobnej częstotliwości, także można ją traktować również na podobnych zasadach jak te białe limitki. Natomiast tutaj u góry mam dwa największe hity i akurat to są hity z Aston -Willi, bo jest to limitka signature. Limitka, oczywiście w wersji tej maszynowej, autograf, ale ona się trafia o wiele rzadziej niż te białe limitki, bo jest oczywiście cash w wersji białej. Ale jak trafiłem Metiego Kesza, naszego Polaka Radaka w wersji tej czarnej yy, z, z autografem maszynowym, i te karty są yy, rzadsze, bo, bo te zwykłe limitki to one po, 10, po 5 zł kosztują, po 10 zależy, jak komuś jest jakaś potrzebna. Natomiast te, te czarne limitki to one po 30-50 po zł kosztują. No i tutaj mam największego hita: jest to karta Excellence. Nie, nie pokażę Wam, bo tego teraz nie widać, ale uwierzcie mi, że ta karta jest dwa razy grubsza niż wszystkie inne. Ona jest wykonana tak jakby z takiego plastiku bardziej. Oni nie będę tutaj zginał oczywiście limitek, ale no uwierzcie, ona jest dwa razy grubsza niż normalna karta i to jest również taka karta, no podobnie jak ta czarna, ona jest warta około 40-50 zł, także to jest dosyć rzadka karta, także dwa takie hity mam i 12 limitek też. Będę chciał chociaż jeszcze 6 limitek zebrać, żeby, wiecie, żeby komplet tutaj dwóch stron mieć. I tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o ten album. Także do 18 maja będę chciał zebrać całą edycję, żeby wam pokazać już, jak ten album prezentuje się kompletny. I tak jak powiedziałem, jak ktoś chce, może się wymienić. Mam bardzo dużo kart na wymianę. No teraz nie będę ich pokazywał i wyjmował, ale komu coś brakuje, to piszcie chętnie się wymienię. Mam też dwóch Golden Balerów, mam Betancura i mam Halanda. Też jeszcze multipacki będę prawdopodobnie. Multipacki otwierał teraz na początku maja, także może jeszcze coś wyleci konkretnego. Także z mojej strony to tyle. Jeżeli Wam się ten odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę i trzymajcie się do następnych odcinków. Cześć.